Witajcie na kanale Inżynieromania. Ja nazywam się Damian i zapraszam Was na moje stanowisko. W dzisiejszym odcinku chciałbym omówić, jak prawidłowo zastosować artykuł 651 kodeksu cywilnego w momencie, kiedy dostarczona dokumentacja przez inwestora nie pozwala na prawidłowe wykonanie robót budowlanych. Pozwólcie, że na samym początku zacytuję dokładną treść artykułu 651 kodeksu cywilnego. Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie, tutaj trzeba zwrócić uwagę na to słowo niezwłocznie, zawiadomić o tym inwestora. Dlaczego podkreśliłem słowo niezwłocznie w treści artykułu 651? Ponieważ to jest słowo klucz. W późniejszym etapie, jeżeli wykonawca złoży roszczenie do zamawiającego i zamawiający będzie rozpatrywał to roszczenie, zamawiający musi mieć pewność, że wykonawca w momencie, kiedy powziął wiedzę o nieprawidłowościach, niezwłocznie go o tym poinformował. To będzie miało kluczowe znaczenie przy ewentualnej sprawie sądowej, ponieważ sąd będzie oceniał, czy wykonawca wypełnił literalne brzmienie tego artykułu, czyli niezwłocznie powiadomił inwestora o danym problemie. Należy również zwrócić uwagę przy takich wnioskach, że niekiedy sam wniosek do inwestora nie jest wystarczający. Czasami trzeba do samego wniosku dołączyć prawidłowo sporządzony materiał dowodowy, wskazujący rozwiązania w dokumentacji projektowej, które utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych. Aby wytłumaczyć Wam, jak krok po kroku powinien wyglądać taki wniosek na podstawie artykułu 651, omówię sytuację, którą miałem ostatnio na placu budowy. Mianowicie chodziło o to, że podczas wykonywania robót ziemnych wykonawca natrafił na zupełnie inny grunt, niż było to opisane w dokumentacji projektowej. W celu weryfikacji wniosku wykonawcy razem komisyjnie z zamawiającym udaliśmy się na plac budowy. I co się okazało? Zrobiliśmy kilka odkrywek gruntu rodzimego w miejscach, gdzie powinna być posadowiona konstrukcja projektowanej drogi. Okazało się, że korycie zamiast gruntów opisanych w dokumentacji natrafiliśmy na torfy i na warstwę śmieci przemysłowych. No, takiej sytuacji w dokumentacji nie znaleźliśmy, aby projektant wskazywał, że w tej konkretnej lokalizacji mamy taki grunt. W trakcie wizji lokalnej poleciłem wykonawcy, aby rozpoczął procedurę związaną z artykułem 651 kodeksu cywilnego. Zaznaczyłem również, że do takiego wniosku należy dołączyć materiał dowodowy. Materiał dowodowy, który będzie zawierał przede wszystkim opinię uprawnionego geologa, który wskaże, na jakiej głębokości występuje dany rodzaj gruntu, oraz należałoby dołączyć plan sytuacyjny ze wskazaniem dokładnie kilometrażu, na jakiej szerokości występuje niechciany grunt. W kolejnym kroku zamawiający zwrócił się do wykonawcy, aby oszacował roboty budowlane wynikające z rozwiązań projektowych przesłanych przez projektanta. Po czym wykonawca oczywiście wycenił te roboty, przesłał do zamawiającego i zamawiający tutaj postanowił raz jeszcze zwrócić się do projektanta o zajęcie konkretnego stanowiska i odpowiedź na dwa pytania. Ja sobie pozwolę zacytować te dwa pytania. Pierwsze pytanie, jakie zadał zamawiający projektantowi. Czy istnieje możliwość posadowienia drogi na istniejących gruntach w wyżej wymienionym kilometrażu i jakie mogą być tego konsekwencje? Drugie pytanie, jakie zadał zamawiający projektantowi, brzmiało następująco. Czy dla prawidłowej eksploatacji i trwałości drogi niezbędna jest wymiana gruntu? Zamawiający, kierując takie dwa dodatkowe pytania do projektanta, chce mieć stuprocentową pewność przy podejmowaniu decyzji, ponieważ roszczenie wykonawcy może być oczywiście albo zaakceptowane, albo odrzucone, ale zamawiający musi mieć kompletny materiał dowodowy do oceny całej sytuacji. W tym przypadku w grę wchodzi jeszcze jedna kwestia – błąd projektowy. To zamawiający na późniejszym etapie będzie podejmował decyzję, czy złożyć roszczenie do projektanta o błędy projektowe, czy projektant mógł przewidzieć, mógł bardziej szczegółowo wykonać dokumentację, aby uniknąć pojawiania się robót dodatkowych. Tą kwestię będzie rozstrzygał zapewne zamawiający, może później sąd, ale dzisiaj chciałbym się skupić na zastosowaniu artykułu 651 KC. I zamykając tą sprawę, którą miałem na placu budowy, chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierwsza kwestia to timing, kiedy wykonawca powinien zawiadomić inwestora o zaistniałych problemach. Drugą kwestią jest spór, czy wykonawca powinien tak naprawdę weryfikować dokumentację projektową. No i w tej materii na szczęście jest kilka orzeczeń sądowych i jedno z nich chciałbym tutaj zacytować. Jest to wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 23 kwietnia 2013 roku o sygnaturze IACA 133/13. W wyroku sądu wskazano, że choć z artykułu 651 kodeksu cywilnego nie da się wywieść obowiązku szczegółowego sprawdzania projektu budowlanego, to jednak nie zwalnia to wykonawcy z obowiązku zwrócenia inwestorowi uwagi na wadliwość projektu, którą wykonawca dostrzegł lub powinien był dostrzec. Jeżeli wykonawca, zachowując szczególną staranność wymaganą od przedsiębiorcy zajmującego się wykonawstwem budowlanym, miał możliwość dostrzeżenia wadliwości projektu bez potrzeby odwoływania się do wiadomości specjalnych, jakimi dysponuje projektant, lecz tego zaniechał, to wówczas odpowiada za szkodę wyrządzoną nienależytym wykonaniem zobowiązania. W tej sentencji wyroku, w mojej ocenie, kluczowe są trzy słowa. Powinien był dostrzec. Teraz należy zastanowić się, czy faktycznie wykonawca jest zobowiązany, aby weryfikować poprawność rozwiązań projektowych. No w mojej ocenie profesjonalny podmiot, jakim jest wykonawca, na każdym etapie realizacji robót ma taki obowiązek. I żeby była jasność, no bo teraz wszyscy wykonawcy, bo mówią, no zaraz, my nie jesteśmy projektantem, my nie mamy takiego doświadczenia, my tak naprawdę nie wiemy, co myślał projektant, jak projektował te rozwiązania. Ale to nie o to chodzi tutaj. Clou problemu to zgłoszenie zamawiającemu swoich wątpliwości. I teraz, jeżeli wykonawca ma wątpliwość co do rozwiązania projektowego, powinien skorzystać z procedury opisanej w postanowieniach artykułu 651 kodeksu cywilnego. Ponieważ samo zgłoszenie do zamawiającego, powoduje to, że zamawiający przecież musi zgłosić cały fakt i poprosić o opinię projektanta. Jeżeli teraz projektant udzieli odpowiedzi, szanowny wykonawco, rozwiązania w dokumentacji są prawidłowe, śmiało możesz kontynuować roboty, to w tym momencie wykonawca nie będzie miał odpowiedzialności z tytułu niewykonania postanowień artykułu 651 KC. Również w późniejszym terminie nie będzie miał obowiązku wykazywania, że ewentualny negatywny skutek wykonania robót budowlanych leży tylko po jego stronie, ponieważ wykonawca zgłosił do zamawiającego ewentualne wątpliwości. To uprawniony projektant mu odpowiedział, że przecież śmiało możesz dalej wykonywać te roboty. Oczywiście tutaj nie mówię o tym, że wykonawcy jest zdjęta pełna odpowiedzialność, bo jeszcze jest przecież jakość tych robót wykonanych. O tym tutaj nie mówię. Ja mówię tylko o procedurze, że tutaj po zgłoszeniu swoich wątpliwości wykonawca wypełnia ten artykuł 651. Rekapitulując, chciałbym podkreślić kilka istotnych kwestii związanych z prawidłowym zastosowaniem postanowień artykułu 651 kodeksu cywilnego. Po pierwsze, wykonawca jest zobowiązany zawsze powiadomić inwestora, jeżeli będzie miał wątpliwość co do rozwiązań projektowych. 2. Nie tylko wykonawca jest zobowiązany do zastosowania artykułu 651 KC, również inspektor nadzoru, bo inspektor nadzoru, analizując dokumentację, widząc cały proces robót budowlanych, też może mieć takie wątpliwości. Także, drodzy inspektorzy, wy też jesteście obowiązani tym artykułem, więc śmiało korzystajcie z tego prawa, ponieważ to projektant wyda opinię, która co do zasady wiąże inspektora i wykonawcę w późniejszej realizacji robót budowlanych. I po trzecie, najważniejsze w mojej ocenie, to przygotowanie materiałów całego postępowania, toku postępowania, wszystkich czynności w trakcie prowadzenia robót budowlanych, tak jakbyśmy mieli w ostatni dzień tych robót udać się do sądu i przedstawić te wszystkie materiały jako dowód w sprawie. Dlaczego to jest tak istotne? Ponieważ przy postępowaniach sądowych na poparcie swojego stanowiska sąd zawsze będzie wymagał i oczekiwał przedstawienia materiału dowodowego. Tym materiałem dowodowym mogą być pisma, mogą być właśnie wnioski, mogą być wątpliwości wykonawcy, opinie projektantów, wszystkie zmiany. To wszystko musi być i mieć klauzulę zgodną z postanowieniami artykułu 651 lub innych, tak? W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie. To było moje stanowisko.